Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. W tym odcinku chciałbym pokazać Wam testy miedzianych końcówek zaciskanych z drutem jako elektrody zgrzewarki zrobionej z mikrofali. Zobaczcie, jak to się sprawuje. Zobaczmy, jak to działa. Czy to zdaje egzamin? Taśmę można normalnie ciąć nożyczkami, taka ciekawostka. Dobra, mam dwa kawałki blaszki. Potrzebuję jakąś podstawkę drewnopodobną, żeby nie przypalić sobie tego. Dobra. Jedna elektroda, druga elektroda. No, bzyt. Dobra, trochę mi się stopiło. Mocno mi się stopiło. Muszę dać mniejszy czas. Dobra, dwie blaszki. Jedna elektroda, druga elektroda. Jak powiem, no już. Ok. Nadal trochę za mocno. A najważniejsze, że działa, bo to... Odrywa się razem z czymś tam, jakimś tam. Dobra, no to spróbuję jeszcze raz trochę krócej. Taki bardzo króciutki czas sobie wyreguluję. Nie wiem jak długi, bo tu na potencjometrze. Musiałbym sobie dorzucić wyświetlacz, żeby wiedzieć. No ale to tam. Jedna elektroda, druga, momencik. Dobra, bzyt. Jeszcze raz bzyt. Ok. Bzyt. Ok, zrobiłem kilka bzytów. Ale to były za słabe bzyty. Czyli musi być trochę większy czas. Ok. Mam blaszki, mam czas. Ok. 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 Dobra, zobaczmy, co mi teraz wyszło. Trzyma się. Widocznie muszę trochę mniejsze elektrody dać. Albo lekko je zaostrzyć. Albo lekko zwiększyć napięcie. Nie napięcie, czas. Dobra, lekko zwiększę jeszcze czas. I kolejna próba moimi elektrodami. Dobra. No i się trzyma. Trzeba naprawdę sporo siły, żeby je rozerwać. Dobra, zwiększę odrobinę. Dobra. Oj, oj. Troszkę przesadziłem. No, ale grunt, że się trzyma. Spróbuję teraz zgrzać blaszkę do tego czegoś. Chociaż to jest cynkowane, cynowane, to też może być problem. Ale zobaczymy, najwyżej się to wytnie. Dobra, biorę kawałek blaszki. Biorę moje elektrody. Dociskam. No. Poszło bzyt. I zgrzało się tak ładnie, że aż zrobiło, że jak oderwałem blaszkę, to oderwałem razem ze zgrzewem. Jeszcze raz. Pokażę Wam. Tak będzie się pewnie trzymało z baterią. Dobra. I widzicie, trzyma się tak mocno, że po prostu kawałki blaszki się odrywają. Czyli elektrody zdają egzamin. Mogę wziąć jeszcze na przykład jedną baterię i do niej zgrzać blaszkę. Bo czemu nie? Jaki już test, to już test. Ok. No i co? I trzyma się. Tylko, że oderwałem i zrobiła mi się dziurka. No i to sobie zrobię jeszcze raz.
Nic się temu niechamku nie stanie przecież. Czekaj. Dobra. Poszedł zgrzewik. Widzicie? Są takie dwa punkciki. Dobra, zobaczmy jakość tego. No i trzyma się, no. Elektrody dają radę. I znowu, żeby oderwać tą blaszkę, no to oderwałem ją tak, że jest przedziurawiona na wylot. Można dać grubszą blaszkę, też będzie ok. Dobra, moi drodzy, mamy to. Elektrody działają. Moi drodzy, więc jeżeli byliście zainteresowani tym, jak sprawują się elektrody z drutu i tulejek, to teraz już wiecie. Sprawują się całkiem nieźle i są dosyć wygodne, bo elektrody można wymieniać i cyk, cyk, cyk i gotowe. Czekam na Wasze opinie o teście, czekam na Wasze komentarze, chętnie poczytam, co można było zrobić inaczej, co można było zrobić lepiej, albo jak Wy byście to zrobili. Jak sprawują się zrobione elektrody z tulejek aluminiowych miedzianych. Jeszcze raz. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Mogę tak cały dzień. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Na parę odcinków do przodu sobie zrobię. Znowu będziesz gorszówkę przypalał? Nie, teraz jakąś blachę sobie przypalę. Może nożyk? No, kawałka blachy mi brakuje. Cierpię! Cierpię! Transformator trochę tutaj, kabelki trochę tutaj, żonka tutaj, żonka tam. Będzie mi potrzebna żonka, ale taka fajna jakaś. Masz jedną, nie masz co wybrzydzać już. No to mówisz, że fajna, wiesz co, wypchaj się teraz, już nie jesteś fajna. Kartonik się najwyżej przypali, będziemy mieli pożar i coś tam ten. Mam wypasione różowe nożyczki. Może być ta deska, którą już popsułeś wcześniej? Tak, może być deska, którą popsułem wcześniej. Dobra, zwiększę. Jak się śmiejesz, to jeszcze zwiększę. Odrobinę. Nie. Tak. Już deska jest cała. Brązowa. Mhm. Normalnie deska nie jest podstawką, tylko podstawką jest ogniwo. To nie Hamek, nie musisz uciekać, żonko. Nie Hamki tak nie wybuchają. Lajunki wybuchają. Nie Hamki nie wybuchają. Chyba. Nie, tam się wytnie dużo rzeczy. Na przykład jak żonka piszczy. Albo jak żonka ucieka. W trakcie kręcenia filmu nie ucierpiał żaden nie Hamek. A wiesz co, fajnie by było jutro? Siąść sobie i zjeść czekoladę na przykład. To by było fajne.